Zwyczaj słówko wieczorne. Proszę Państwa, weszliśmy już tą modlitwą i liturgiczną modlitwą pierwszych nieśpiorów we wspaniałą uroczystość pięćdziesiątnicy zesłania Ducha Świętego, czy jak popularnie mówimy, zielonych świątek. Warto dostrzec w tej uroczystości zasadniczy temat, to znaczy dobroczynne bardzo zapraszam do skupienia. Jest 24 godziny na dobę. Ksiądz mówi 10 minus tych 24 godzin. Co jest dla nas ważniejsze? Czy to się coś tam dzieje na zapleczu, czy tutaj słowo kapłana? Życzmy sobie tego oleju w głowie zawsze, żebyśmy pewne dobro potrafili docenić. To nie mówię dlatego, że ja tu stoję, tylko to jest kapłan. Nigdy nie mówi słowa tak sobie mniej więcej pobożnego, czy jakby niektórzy chcieli, żeby księża byli takimi figurkami od kropidła tylko. Biskupów tak zapraszają niekiedy, żeby poświęcili jakiś sklep, jakieś otwarcie mostu. Niech tam biskup pokropi, taki biskup od kropidła. Pierwszym zadaniem pasterza kościoła jest nauczać Ewangelii w sposób mądry, kompetentny, wierny Słowu Bożemu. I o to się też módlmy. Nie tylko za innych kapłanów, ale żebyśmy sami umieli korzystać z posługi tych kapłanów, którzy nam służą tu i tam. To jest bardzo ważne, bo szatan nas często kusi, żeby zamykać ucho na Słowo Boże. Jeżeli przestajemy słuchać Słowa Bożego, sprawa jest wygrana w kierunku zła. Bez wątpienia. Pierwsza droga, żeby gasić wiarę i prowadzić ludzi na manowce. Odciąć człowieka od słowa prawdy. Czasem to się dokonuje bardzo subtelnie. Na kazaniu zasypiamy albo zajmujemy się innymi sprawami. Więc trzeba prosić Ducha Świętego o to, żebyśmy mieli tę wybitną wrażliwość na słowo prawdy i chętnie go słuchali, tak jak Pismo Święte mówi jeszcze w Starym Testamencie. Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych. Podoba się wam to zdanie? Tak. No właśnie, jest bardzo sympatyczne. Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych. Więc wracam do tematu, bo o tym chciałem powiedzieć. Główna treść uroczystości, którą rozpoczęliśmy już tą modlitwą. Proszę zwrócić uwagę na działanie Ducha Świętego. My często jesteśmy tak bardzo skoncentrowani, oczywiście jest to też ważne, na tym, co my mamy zrobić wobec Pana Boga i wobec drugiego człowieka. A jutrzejsza uroczystość jest z tym akcentem na zupełnie odwrotną stronę. To znaczy, co Bóg, co Duch Święty czyni w sercu człowieka. I to jest sekret postępu w życiu duchowym. Bo nie jest tylko tak, że my mamy się ciągle zastanawiać, co my mamy robić, tak jakby Pan Bóg był jakąś ideą bliżej nieokreśloną i wielkim bezrobotnym, który gdzieś tam sobie siedzi w niebie, no bo co ma do roboty, a my tylko mamy tu się trudzić, co mamy zrobić, żeby mu usłużyć jak najlepiej. Jutrzejsza uroczystość przypomina o tym, że Duch Święty jest tym pierwszym aktywnym, przepraszam za to brzydkie słowo, które się kojarzy niektórym czasami komunizmu, pierwszym aktywistą. Proszę zobaczyć, co tam było, jaka sytuacja. Siedzieli wystraszeni, zamknięci w wieczerniku.
A kiedy Duch Święty zstąpił, napełnił ich odwagą, to On ich przemienił. Także drzwi wieczernika się z hukiem otwarły i wyszli odważnie na ulicę głosić Ewangelię i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Więc proszę Państwa, bardzo liczmy na to działanie Ducha Świętego także w naszym życiu. Im częściej będziemy wołać tą prostą modlitwą przyjdź Duchu Święty, tym częściej w naszym życiu będą się te zamknięte drzwi z hukiem otwierać.